Być może jeszcze w styczniu poznamy koncepcję przebiegu drogi łączącej ulicę Piramowicza z planowanym trzecim mostem na Dunajcu. Tak mówił gość rozmowy dnia marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski. Ostatnio głośno było o inwestycje, ale to z powodu sporu pomiędzy prezesem firmy Fakro a prezydentem Nowego Sącza, którzy mają odmienne koncepcje w sprawie przebiegu drogi. To nie jest tak, że powiedzmy na tym etapie dochodzenia do wyboru trasy Któraś ze stron będzie bardziej zadowolona, a któraś ze stron mniej zadowolona. Następnym krokiem jest dokumentacja. Więc, jeżeli my byśmy weszli w okres tworzenia dokumentacji skłóceni, no to ja podejrzewam, że mielibyśmy ogromną ilość różnego rodzaju odwołań. Co w bardzo dużym stopniu przedłużałoby proces dochodzenia do pełnej dokumentacji, rozpisania przetargu, a z kolei to by było zagrożeniem dla utrzymania e, montażu finansowego dla tej inwestycji. I jak dodaje marszałek, konsultacje w tej sprawie trwają cały czas. Problem nie polega e, na niedoborze, tylko na o nadmiarze. nadmiarze więc e, mamy dużo. Teraz się kończy już ta ostatnia, ja mam taką nadzieję. Ponieważ już konsultacje prowadziłem no, bez kamer telewizyjnych, w poniedziałek będę prowadzić następne. Nawet nie chcę mówić z kim, gdzie, gdzie i jak, ale te konsultacje no, realizuję. Dla czy... dobra sprawy nie chcę za dużo informacji przekazywać, bo. To nie są jakieś tajne rzeczy, ale to są rzeczy bardzo delikatne, bo ten poziom emocji był zbyt duży, więc teraz musimy troszeczkę z tym poziomem emocji... Zejść i ja myślę, że jesteśmy na dobrej drodze. A budowa drogi wraz z mostem to kluczowe inwestycje nie tylko dla Nowego Sącza, ale i regionu. Inwestorem jest Zarząd Województwa Małopolskiego. 3,5-kilometrowy odcinek drogi oraz trzeci most na Dunajcu będą stanowić łącznik pomiędzy Drogą Krajową numer 87 a Drogą Wojewódzką 969. Koszt inwestycji to prawie 150 milionów złotych, a przeprawa mostowa ma być realizowana w ramach rządowego programu Mosty dla regionu.